Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech i z góry przepraszam was za moje włosy, które będą rozpraszały pewnie nie tylko mnie, ale was też. Ale to jest taki materiał do posłuchania. Słuchajcie, jakiś czas temu, a mianowicie dla mnie, kiedy to nagrywam, jakieś pół godziny temu, pojawił się materiał u The Gaming Revolution odnośnie nowych informacji na temat Call of Duty Modern Warfare 2. I no i drodzy kochani, co się teraz z tym wiąże? Otóż była tam sporo informacji na temat tak zwanego trzeciego trybu. Czyli oprócz kampanii wieloosobowego mamy otrzymać jeszcze tam jakiś trzeci tryb. Czy to będzie do końca chociażby tryb związany z... Jak on się nazywa? Wyleciał mi w tej chwili z głowy. Z operacjami specjalnymi, czy tam czym, czy tam jeszcze jakoś. Cholera wie. Ale, moi drodzy, najważniejsza rzecz, która jara nie tylko mnie, ale pewnie też część z was, to, moi drodzy, oczywiście mowa tutaj o broni. A tej broni, wbrew pozorom, jest całkiem sporo. I może od razu, bez zbędnego przeciągania, zacznijmy. W sumie nawet nie wiem, kiedy ja w ogóle ten materiał prześlę. Ale to już pewnie zdążyliście się do tego przyzwyczaić. No dobrze. Może też powiem, dzisiaj jest 16 maja, jest poniedziałek, za 10 dni jest premiera Sniper Elite 5 France. I, moi drodzy, zacznijmy. Mamy trochę tych broni, część się pokrywa z poprzednim filmem, a część nie. Otóż może też zaznaczę jeszcze zanim zacznę, że tak naprawdę część, oczywiście jeśli chodzi o te bronie, no to wiecie jak to może z nimi być, tak? Że albo mamy możliwość otrzymania tych broni faktycznie ze zmodyfikowanymi nazwami, bądź też ich nazwami prawdziwymi, ale z tym może być różnie, a więc lecimy. Pierwsza są to karabiny szturmowe i tutaj mamy MK47. Nazwa, która na tą chwilę totalnie mi nic nie mówi. Musiałbym zobaczyć, poszukać w internecie, poszperać w swoich książkowych zbiorach, które mam tutaj. I no... na pewno coś by się znalazło. Niemniej MK47, czy faktycznie może być karabinem szturmowym? Myślę, że tak, bo może to też być swego rodzaju no zastępstwo, albo jest to może nie tyle co zastępstwo, ale nieco zmieniona nazwa względem na przykład Mark 17, czyli chociażby zmodyfikowanej i dostosowanej dla potrzeby marynarki czy też piechoty morskiej Armii Stanów Zjednoczonych karabinu Starha i Star L. Więc MK47 może to być taką zmyłką, a może to też być zupełnie inna broń. Muszę to sprawdzić. Dalej mamy DT-MDR, które absolutnie nic mi nie mówi. Mamy Beretta AEX 160, zresztą to jest broń, AEX 160 jest bronią, mimo wszystko jeśli chodzi o serię, dość znaną, ponieważ występowała ona chociażby w Call of Duty Ghost oraz Call of Duty Advanced Warfare. Miała się też pojawić w Modern Warfare, ale koniec końców nie pykło. Oraz różne warianty karabinu AK. Tak, moi drodzy, mają być różne warianty, czyli jeśli mowa tutaj o AK, no to ta tak naprawdę jest cała rodzina, czyli AK, AKM, AKMS, AK-74, AK-74M, AK-74
S74U, AKS74, AKMS74, czy AKMS74U, później AK12, AK105 i tak dalej, więc tego jest naprawdę mega dużo i różne warianty. Sam sobie zresztą tak napisałem, po prostu różne warianty, tudzież wersje AK. Co finalnie otrzymamy? Cholera wie. Dalej, mamy pistolety maszynowe, czyli MP5K. MP5K, jeśli się nie mylę, no to ostatni raz pojawiło się tak naprawdę dość dawno. To była, jeśli się nie mylę, chyba Black Ops. Chyba ostatni Black Ops, czyli 2010. Więc MP5K, ewentualnie pod innymi nazwami, zupełnie innym wyglądem, wystąpił też w Call of Duty Infinite Warfare. Ale tam nawiązywał tak naprawdę wyglądem, ale działał na zupełnie innej zasadzie. Dalej mamy MP9. MP9, który ostatni raz pod tą nazwą pojawiło się w Modern Warfare 3, czyli w 2012 roku, moi drodzy. Nie, przepraszam, Modern Warfare 3 jest z 2011 roku, tak więc no dość dawno. Dalej, MP7, który pojawił się w Modern Warfare, czyli całkiem niedawno. Dalej, UMP45, które ostatni raz pojawiło się pod tą nazwą właśnie w Modern Warfare 2 z 2009 roku. I mamy VZ61, jest to pistolet maszynowy znany chociażby pod nazwą Skorpion Wzór 61, który pojawił się w pierwszym Black Opsie z 2010 roku. Tak więc dość, że tak powiem, jeśli chodzi o serię, dość wiekowe bronie. Dalej mamy karabiny wyborowe i jest tu Keltec RFB. Jest to karabin, który mogą znać osoby, które grały chociażby w Battlefielda 3 czy Battlefielda 4 oraz M110 SASS, czy też SAS. I to jest broń, która też po ostatni raz pojawiła się chociażby w Modern Warfare 3 z 2011 roku. Jeśli chodzi o strzelby, mamy SPAS 12, który ostatni raz pojawił się w Black Ops Cold War oraz strzelbę Savage M24. Kompletnie ta nazwa nic mi nie mówi, ale jak coś znajdę, faktycznie poszukam, poszperam u siebie w księgozbiorach, a jeśli nawet w księgozbiorach mi się nie uda, to na YouTubie, po internecie, w internecie poszukam i w opisie filmu dam wam znać. Jeśli chodzi o pistolety, mamy kompletną nazwę, która absolutnie nic mi nie mówi, czyli AMT Hardballer, czyli AMT mamy ciężka lufa, czy też twarda lufa, czy też trudna lufa, Hardballer, no jakkolwiek to tłumaczyć. Dalej mamy pistolet Beretta, czyli prawdopodobnie może tu chodzić o pistolet albo M9, bądź Beretta M92. I mamy pistolet CZP09, czyli czechosłowacki, bądź też właściwie w tej chwili czeski pistolet. Dalej mamy karabiny snajperskie, mamy BFG50. W ogóle sama ta nazwa BFG jest tak bardzo znana i rozpoznawalna, że chyba wiadomo, o co chodzi, ale BFG50 tutaj myślę, że może chodzić po prostu o karabin Beretta kaliber 50, czyli 11,43 mm, czyli po prostu półcalówka. Dalej mamy z kolei Chaitak Intervention. Jest to dość ciekawy karabin, ponieważ on po raz pierwszy i jedyny raz zaprezentował się w Call of Duty Modern Warfare 2 i Call of Duty Modern Warfare Campaign Remastered. Tak więc można powiedzieć, że jest to
Karabin, który tak naprawdę nigdy poza Modern Warfare 2 nie wyszedł. A szkoda. Dalej mamy broń, właściwie karabin dźwigniowy, mamy Winchester 92. I tutaj pytanie, czy chodzi o Winchester 1892, czy też może o Winchestera 1992, jeśli chodzi o karabiny dźwigniowe. Prawdopodobnie o 1800, ale to się zobaczy. Mamy również BLR. Prawdopodobnie jest to pistolet oraz Savage M99. Prawdopodobnie też pistolet. Dalej mamy chociażby RPG 7, no to tutaj nie ma już tak naprawdę sprzeczności, czyli granatnik. Tak, moi drodzy, granatnik, nie wyrzutnia rakiet, tylko granatnik. Pamiętajcie, moi drodzy, to RPG 7 to jest granatnik. Jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć różnicy między wyrzutnią a granatnikiem, to jest jego problem, ale dla was powiem, dlaczego RPG jest granatnikiem, a nie wyrzutnią. Tak naprawdę z powodu jego słów, czyli jest to ruchnoi prototankowoi granatomiot, czyli ręczny przeciwpancerny granatnik, który jest niczym innym jak rozwinięciem pomysłu z niemieckich wyrzutni, a właściwie bardziej niemieckich granatników niż wyrzutni, czyli Panzerfaust. Dalej mamy noże i tutaj, moi drodzy, są aż trzy noże, czyli karambit, który pierwszy i ostatni raz chyba pojawił się w pierwszym Black Opsie z 2010. Nóż motylkowy, który chyba pojawił się w Black Ops 3, ale pewny nie jestem, oraz nóż bojowy, który jest w serii od kurwa dawna. I tak oto, moi drodzy, prezentują się te owe bronie, jakie tutaj otrzymamy. Być może otrzymamy też jakieś wyrzutnie typu, w sumie chuj wie, na przykład Javelin, tak, czy cokolwiek innego. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Jak prześlę materiały i nagram następne. Trzymajcie się i pa, pa.